Moje odczucie na dzisiaj jest takie, że nie chcę się z nimi rozstawać i chcę więcej, bo naprawdę praca w takim gronie, z takimi ludźmi, to jest bardzo dużo energii, to jest więcej życia w życiu i naprawdę to jest fantastyczna przygoda. Dla 24 seniorów z Ostrowca Świętokrzyskiego i 12 z Kunowa udział w projekcie Senior w kalejdoskopie wyzwań bez wątpienia był przygodą. Były zajęcia komputerowe, była joga, były różne takie gry i zabawy. No i to wszystko stanowi ogromną wartość, bo trzeba było wyjść z domu, trzeba było się jakoś ubrać odpowiednio, no i uczestniczyć oczywiście. Zaczęło się od sierpniowej debaty oksfordzkiej. Mówczynie próbowały odpowiedzieć na pytanie, czy wnuczęta to najsłodszy wakacyjny obowiązek babci. W trakcie trwania projektu odbyły się jeszcze dwie debaty oksfordzkie. Dotyczyły one Halloween, a także kobiecości. Taka nowoczesna kobiecość, a tradycja. I tak przepięknie przeplatały się te rzeczy. Przepiękne refleksje z tego wypływały. Więc taka najbardziej mocna dla mnie debata to była ta właśnie ostatnia. Teza była też wybrana przez same uczestniczki, czy młode pokolenie kobiet zestarzeje się z klasą. Powiem, że był remis. Były mowy przygotowane zarówno propozycji, jak i opozycji na bardzo wysokim poziomie. Jednak jedną z najmilej wspominanych aktywności była biesiada w Chocimowie, w trakcie której zespół obrzędowo-ludowy Chocimowianie wystawił fragmenty legend i podań świętokrzyskich. Było podobno pysznie, bo było bardzo dużo dań regionalnych. Staraliśmy się, żeby przygotować to właśnie tak, jak było w tytule, z tradycją. Panie nasze z koła gospodyń, czy ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chocimów, przygotowywały mnóstwo dań takich tradycyjnych i było, myślę, że każdy znalazł coś dla siebie, zarówno senior, bo była to przewaga seniorów, bo w ramach tego projektu 36 seniorów, zarówno pań, jak i panów, ale także przychodzili z całymi rodzinami. Od nas Chocimowa, czy też z gminy naszej Kunów, bo były przygotowane też zabawy dla dzieci. Był humor, dobra zabawa, nowe poznania i momenty zwątpienia, na przykład w trakcie gry terenowej. Mieli naprawdę trudne zadania. Tutaj pan animator pewnie by ze mną polemizował, że to wcale nie były trudne zadania, ale rzeczywiście był taki moment, w którym mówili, że nie, no to już jest takie trudne, że co my im nam wymyślaliśmy. Ale rzeczywiście jak przeszli ten moment, jak tą grę przeszli i jak wszystkie zadania wykonali, to byli przeszczęśliwi, tacy pełni mocy, że właściwie to już nic nie jest im straszne. Projekt Senior w kalejdoskopie wyzwań pozwolił 36 uczestnikom nabyć nowe umiejętności. Nie umiałam na przykład wysyłać SMS-ów i tutaj się nauczyłam. No i różnych innych takich rzeczy związanych z komputerem i dowiedziałam się, jak trzeba ostrożnie korzystać z komputera, ponieważ tam czyhają szczególnie na osoby właśnie w wieku takim senioralnym różne niebezpieczeństwa. No i teraz będę ostrożna i będę się miała na baczności. Seniorzy wraz z pomocą trenerek stworzyli publikację Bezpieczny w sieci i w życiu, której celem jest przestrzec innych przed zagrożeniami, jakie czyhają w sieci. Razem opracowywaliśmy, co powinno się w niej znaleźć, jakie tematy trzeba poruszyć, na co odpowiedzieć. Także to nie jest publikacja, która po prostu musiała powstać, tylko to jest publikacja, którą od początku współtworzyli. Swoje dzieło seniorzy po raz pierwszy zobaczyli we wtorek 28 grudnia w trakcie uroczystego podsumowania projektu. Wręczono dyplomy i kwiaty. Projekt dobiegł końca, a przy podsumowaniu zasadnym jest pytanie, czy warto było wziąć udział w tym projekcie. Oczywiście, że warto, dlatego że seniorzy są aktywizowani na różne sposoby. A to jest bardzo ważne, bo kto siedzi w domu, to gnuśnieje. Tu chcę podziękować pani Kasie Cukierskiej, pani prezes stowarzyszenia, że pomyślała o Kunowie, bo czujemy się tacy zaszczyceni i wyróżnieni, że tutaj nasze kobietki mogły, bo to 12 osób, to jest dużo, że mogły wziąć udział w projekcie, uczestniczyć. No, dzisiaj się kończy ten projekt, szkoda. Senior w kalejdoskopie wyzwań to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK. Dofinansowany został ze środków programu wieloletniego na rzecz osób starszych aktywni na lata 2021-2025.